Wracamy do Prosto z kadru, czyli komiksowej audycji w Radio Afera. Co ciekawe, dzisiejszy program nie zaczniemy od komiksu stricte. Tak, rozpoczniemy od książki. Książki, nad którym mamy patronat medialny, my, czyli Radio Afera. Jest to coś więcej, czegoś mniej, poszukiwania formuły powieści graficznej w komiksie od 1832 do 2015. Autorem tej książki jest profesor Jerzy Szyłak, a wydawcą Instytut Kultury Popularnej. Myślę, że tytuł już sam zdradza, co zawiera. Mieliśmy też przyjemność rozmawiać na żywo 2 tygodnie temu z profesorem Jerzym Szyłakiem, który zdradzał tajniki i po prostu mówił na temat swojej pracy tutaj. No jest to gruba książka, ma ponad 500 stron, właściwie prawie 600. 500 stron, prawie 600. No, gruba książka, więc jeszcze, tyle można napisać tak, o komiksach. I nie jest to format kieszonkowy, w żadnym wypadku. Jest to duża książka w twardej oprawie. No, do kieszeni jej nie schowacie. No nie. Myślę, że trzeba jakby podejść do tej książki w kontekście innej publikacji, która nazywa się Leksykon Powieści Graficznych, które to leksykon wydało wydawnictwo Team of Comics. Jak sama nazwa wskazuje, w tamtej książce mieliśmy spis powieści graficznych, ale wiele tytułów było kontrowersyjnych. Nie zostały zawarte w tamtej grubej, grubaśnej obszernej książce, ale no, Jerzy Szyłak nie chciał być obojętny, chciał coś o nich napisać. Jak sam przyznał, autor tej książki zajmuje się badaniem komiksu od 30 lat i w czasie swoich badań, w czasie swojej wędrówki po tym medium natrafił na naprawdę dziwne dziwności z różnych zakątków świata, które pojawiały się na przestrzeni właśnie ponad 100 lat. No i chciał je opisać, ponieważ niektóre były ignorowane, niektóre są cały czas ignorowane, a na przykład mają wielką wartość historyczną, albo były inspiracją dla twórców, którzy wpisali się grubymi nićmi, chciałem powiedzieć, grubym napisem, grubymi literami w historii, na kartach historii komiksu światowego. Więc jak wygląda ta książka? Mamy paręnaście stron wstępu, tak, których Jerzy Szyłak informuje, jakie jest podejście, bo przede wszystkim trzeba się zastanowić, czym jest powieść graficzna. Tak, to jest kwestia, która delikatnie chciałem też poruszyć właśnie podczas audycji, kiedy pan Szyłak był naszym gościem, bo to jest wciąż takie mieszane uczucia budzi samo to określenie. Chociażby też dla mnie, ponieważ różne są podejścia do tego terminu. Tutaj jest między innymi użyty powieść graficzna, między innymi przedstawiona jako komiks, który się wyróżnia od innych, nie tyle to też jakby samą formą, że jest to jakaś zamknięta opowieść, ale też jakby walorem artystycznym. Tak, że jest jakościowo wyróżnia się na tle innych, też samym scenariuszem, samą kreską. Albo formą. Formą, tak. Albo formą, tak. Czy tutaj nadmienię, że jakby Jerzy Szyłak tutaj przywołuje różne definicje i komiksu, i powieści graficznej, nie tylko ludzi, którzy zajmują się naukowo komiksem, ale również inne autorytety, również spoza granic naszego kraju. Także mamy przekór przez różne definicje, różne podejścia, między innymi właśnie było wskazanie na to, że powieścią graficzną jest coś, co ma jakieś walory artystyczne większe niż przeciętny komiks. Tutaj się pojawia pytanie, wskażcie komiks, który nie ma walorów artystycznych, które go nie wyróżniają. To jest też ciekawe, nie? Kto komu dał władzę nad tym, co jest bardziej artystyczne od czegoś innego, albo bardziej wartościowe? Tak, mnie przynajmniej taka myśl mąciła mi umysł, kiedy czytałem ten wstęp, że szukamy powieści graficznej, skupiamy się na tych walorach artystycznych, ale kurczę, pokażmy w takim razie, wskażmy najbardziej przeciętny komiksowy komiks, jaki powstał. I w każdym, nawet w Kaczorze Donaldzie, można znaleźć w niektórych historiach takie elementy, które naprawdę zaświecą szukać w innych pozycjach, nawet w tych ambitnych, w cudzysłowie. Także jakby mamy na początku
no po prostu mętlik. Różne podejścia, różnych teoretyków, artystów, badaczy. Można wyciągnąć pewne ciekawostki. Między innymi mi się rzucił komentarz Marka Turka, który przywołał Jerzy Szyłak, gdzie to on jakby informuje, znaczy zwrócił uwagę na to, że ludzie dzielą się jakby na tych, co dzielą komiksy na komiksy formalne, protokomiksy i parakomiksy. I to jest jakby ciekawe stwierdzenie, ponieważ człowiek, no my czytając komiksy nie myślimy tak naprawdę o tym, ale fakt, kiedy są jakieś historie obrazkowe, tudzież picture booki albo formy, które są zbliżone w jakiś tam sposób formą do komiksu, no to w jakiś sposób zastanawiamy się, kurczę, czy to już jest komiks, czy to jeszcze nie jest komiks, ale to jest właśnie coś komiksa podobnego. Delikatny teren, to mi się bardzo kojarzy z tym, jak klasyfikuje się gatunki muzyczne, albo kiedy w ogóle tworzy się zupełnie nowe gatunki, kiedy kilkanaście nowych wyrasta z jednego i tak w nieskończoność. Więc na początku mamy takie informacje, żeby podsumować różne podejścia, żebyśmy również jakby zrozumieli, co tak naprawdę, dlaczego Jerzy Szyłak bada te wszystkie tytuły, które czasem mogą się wydawać, że nie mają z komiksem nic wspólnego. I co ciekawe, on kiedy omawia poszczególne właśnie pozycje, to na przykład powołuje się, że według tamtej definicji właśnie tutaj mowa była o powieści graficznej, więc dlatego tutaj ten komiks nie dostał się do leksykonu powieści graficznych, ale nie szkodzi, że teraz go omówię. Albo po prostu no, przypomina, że dany komiks był wymieniony przez kogoś w tam wielkim spisie powieści graficznych, coś tam, ale no oni go też nie ujęli z tych czy z innych powodów. No i po tych słowach wstępu, no mamy wymieniankę tak, po kolei, wszystkie tytuły, aż przez kolejne 500 stron. Ogólnie to jest wartościowe pod dwoma kątami. Jeszcze wracając do tego wstępu, osoby, które jakby wystraszyły się trochę słuchając na temat tej książki i że Ola Boga, badanie komiksu, znaczenie komiksu i tak dalej. Nie bójcie się tego. Moim zdaniem ten wstęp w bardzo fajny sposób właśnie określa problematykę. Część, naprawdę mały procent problematyki, jeśli chodzi o komiks, o badanie komiksów. I myślę, że to jest na tyle wystarczające, że mniej więcej określi problematykę, to znaczy czemu tutaj są tego typu rozważania. No i też zachęci zapewne do głębszego wejścia w temat na własną rękę. No i właśnie ta wymienianka, ja lubię takie wymienianki, bo to jest zawsze sposób na to, żeby przy okazji nie tylko na przykład przeczytać coś więcej na temat jakiegoś komiksu, którego się już zna, ale przy okazji poznać wiele nowych tytułów, albo nawet nie czytając na przykład opisu, bo nie wiem, boimy się spoilerów i tak dalej, tak kolokwialnie mówiąc, no to przynajmniej mamy tytuł, mamy autora, więc wiemy, po co można by sięgnąć w najbliższej przyszłości, przeczytać i wrócić do książki i zobaczyć, co o niej zostało napisane. No więc rozpoczynamy chronologicznie od pozycji najstarszych, od 1832 roku i francuskich historyjek obrazkowych. W ogóle Jerzy Szyłak przywołuje tutaj tak stare rzeczy, że tylko osoby, które... Tylko najstarsi Indianie znają. Tylko najstarsi wodzowie, tak. Ale nie, to są rzeczy, które interesują głównie ludzi, którzy fascynują się historią komiksu. Ja owszem, słyszałem poszczególne nazwiska, poszczególne tytuły, ale nie ma jakby do nich dostępu, więc to było tylko tak ze słyszenia, że coś takiego kiedyś było. Jakieś drzeworyty, jakaś historia Rusi, ale co to było, no to tak w zasadzie do końca niewiele osób wie. Tutaj Jerzy Szyłak przywołuje i przywołuje, analizuje kontekst historyczny, sprzedaje również ciekawostki, że dowiadujemy się na przykład, że Max and Moritz byli wydani w Polsce i tak czytając te słowa tak myślę, o kurczę, chciałbym. Chciałbym mieć taki biały kruk u siebie w domu, aż chcę się poszukiwać antykwariaty. Ale wracając, no mamy kontekst historyczny niektórych dzieł, co jest no niesamowicie ciekawe, w jakich okolicznościach, jakie doświadczenia miał autor w ogóle z dziedziną rysunku, grafiki i malarstwa, zanim zabrał się do danej historii. Ten wątek historyczny, bo jakby komiks datuje się, że ten 1896, pojawienie się Yellow Kida, to jest taki moment przełomowy, ale wiele pozycji ukazywało się wcześniej w prasie amerykańskiej, chyba na pewno w prasie europejskiej.
co to były za rzeczy. Tutaj Jerzy Szyłak lawiruje między tymi tytułami, więc wiele, wiele dobra i bogactwa na kartach tej książki. Tak, i trzeba właśnie jeszcze zaznaczyć najważniejszą rzecz, to jest przegląd tytułów z całego świata. Tak. No i później lecimy już dalej, tam XX wiek, początek XXI. No tutaj już jest mniej takich odkrywczych, jeśli chodzi o historię pozycji, ale jest mnóstwo takich ciekawych, które... No, Jerzy Szyłak skupia się, przywołuje z jednej strony komiksy, które kiedybyśmy wzięli je do ręki, to one wydawałoby się, że z komiksami mają niewiele wspólnego, ale Jerzy Szyłak, profesor Jerzy Szyłak tutaj zgrabnie wskazuje elementy, które mogą świadczyć o tym, że jest pewna komiksowość w tych tytułach, a z drugiej strony przywołuje rzeczy, które były, które się nie bronią po latach, które są kiczowate, które tam były kieszonkowymi, założenia kieszonkowymi komiksami dla dorosłych tam w Ameryce w latach 60. czy 70. Także rozrzut między takimi tytułami na znaczy jakościowo jest bardzo, bardzo duży, ale myślę, że najlepszą cechą jest to, że jest tutaj mnóstwo ciekawostek i czytając opis każdego tytułu, zawsze dowiemy się coś więcej niż tylko to, że ten tytuł był, o czym był i że autor ma tak i tak nazwisko. Także świetne opracowanie. Tak. I możecie naprawdę dużą różnorodność tutaj znaleźć tych tytułów, no bo pomiędzy właśnie takimi tytułami jak chociażby te francuskie publikacje najwcześniejsze, mamy też Cromwella Stone'a i tak dalej. No a gdzieś tam przy okazji trafia się Robocop versus Terminator. Nie? Tak jest. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, także z jednej strony świetne uzupełnienie do książki Leksykon powieści graficznych, ale też równocześnie samodzielny byt, bardzo fajny przekrój przez różności komiksowe, bardzo inspirujące, więc myślę, że różnego rodzaju artyści mogliby sięgnąć po książkę Coś więcej, czegoś mniej i również czerpać z tego inspiracje, jakie są różne formy, jakie pojawiły się na przestrzeni wielu lat i może znaleźć coś, co wam, artystom, będzie po prostu odpowiadać. Może to nie jest koniecznie komiks, może to nie jest książka, ale coś pomiędzy. Także Coś więcej, czegoś mniej. Nie tylko dla miłośników komiksu. Książka profesora Jerzego Szyłaka. Bardzo przejrzyście napisana. Każdy zrozumie, z wydawnictwa Instytut Kultury Popularnej.